Dziś uczę się prawa miłości, mówiącego, że to, co daję bratu, jest moim darem dla mnie. Lekcja 344, kurs cudów. Dziś uczę się prawa miłości, mówiącego, że to, co daję bratu, jest moim darem dla mnie. To jest Twoje prawo, mój ojcze, nie moje. Nie rozumiałem, co oznacza dawanie i chciałem zachować to, czego pragnąłem, jedynie dla siebie. I gdy patrzyłem na skarb, o którym myślałem, że go mam, znalazłem puste miejsce, w którym nigdy niczego nie było, nie ma ani nie będzie. Któż może dzielić sny i cóż może mi ofiarować złudzenie? Ten, któremu przebaczę, da mi natomiast dary przekraczające swoją wartością wszystko na ziemi. Niechaj moi bracia, którym przebaczyłem, napełnią mój skarbiec skarbami nieba, jedynymi, które są rzeczywiste. I w ten sposób wypełnia się prawo miłości. I w ten sposób Twój Syn powstaje i powraca do Ciebie. Jakże bliscy sobie jesteśmy, kiedy podążamy do Boga. Jakże blisko nas On jest. Jakże bliski jest koniec o snu o grzechu i odkupienie Syna Bożego. Jeszcze raz modlitwa, jeszcze raz całość. To jest moje prawo, mój ojcze. To jest Twoje prawo, mój ojcze, nie moje. Nie rozumiałem, co oznacza dawanie i chciałem zachować to, czego pragnąłem, jedynie dla siebie. I gdy patrzyłem na skarb, o którym myślałem, że go mam, znalazłem puste miejsce, w którym nigdy niczego nie było. Nie ma ani nie będzie. Któż może dzielić sny? I cóż może mi ofiarować złudzenie? Ten, któremu przebaczę, da mi natomiast dary przekraczające swoją wartością wszystko na ziemi. Niechaj moi bracia, którym przebaczyłem, napełnią mój skarbiec skarbami nieba, jedynymi, które są rzeczywiste. I w ten sposób wypełnia się prawo miłości i w ten sposób Twój Syn powstaje i powraca do Ciebie. Jakże bliscy sobie jesteśmy, kiedy podążamy do Boga. Jakże blisko nas On jest. Jakże bliski jest koniec o snu, o grzechu i odkupienie Syna Bożego. Dziś uczę się prawa miłości, mówiącego, że to, co daję bratu, jest moim darem dla mnie. I to była lekcja 344 kursu cudów. Zapraszam już niebawem na kolejną lekcję. Do zobaczenia.